Środowa sesja Rady Miejskiej po raz pierwszy była transmitowana w internecie. Podczas niej tytuł honorowego obywatela Suwałk otrzymała Jadwiga Jaraczewska, córka Józefa Piłsudskiego i suwalczanki Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej. Mającej 89 lat Jadwigi Jaraczewskiej niestety na sesji nie było. W imieniu kapituły wyróżnień jej sylwetkę i dokonania przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Marszewski. Po wybuchu II wojny światowej Jadwiga Jaraczewska została ewakuowana do Anglii, gdzie walczyła jako pilot w służbie pomocniczej Royal Air Force. Z emigracji wróciła na stałe do Polski w 1990 roku. Rada Miejska jednogłośnie przyznała jej tytuł honorowego obywatela Suwałk za bohaterską postawę i męstwo podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii i tradycji narodu polskiego oraz za pielęgnowanie pamięci o dokonaniach marszałka Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Piłsudskiej. Utrzymania wcześniej zaplanowanej trasy szybkiej kolei z Warszawy do Suwałk domagają się burmistrzowie Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Lipska, Wasilkowa i Sokółki. Wystąpili ze specjalnym apelem do premiera Donalda Tuska. Ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu korytarza kolejowego Rail Baltica jeszcze nie ma. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że zapadnie ona do końca tego roku. Może zapaść decyzja polegająca na zmianie trasy przebiegu linii kolejowej z Białegostoku do Suwałk. Zamiast tej, która jest dzisiaj najprostszej, najkrótszej przez Sokółkę, Dąbrowę Białostocką, Augustów, na nową trasę przebiegającą przez część województwa warmińsko-mazurskiego, mianowicie z Białegostoku przez Ełk, Olecko do Suwałk. Sprzeciwiają się temu samorządowcy z tej części województwa podlaskiego, którzy na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy posła Jarosława Zielińskiego i burmistrza Sokółki opowiedzieli się za utrzymaniem trasy w obecnym kształcie. Wystosowali pismo do prezesa Rady Ministrów. Domagamy się po pierwsze tego, by została podjęta jednoznaczna decyzja o utrzymaniu przebiegu tej linii kolejowej w kształcie obecnym, żeby nie było zmiany jej przebiegu na Ełki Olecko, bo to wydłuży dojazd z Białegostoku do Suwałk, wydłuży w czasie i wydłuży w przestrzeni, bo to jest dalsza droga niż ta, która jest dzisiaj. Domagamy się także w tym wystąpieniu tego, by rząd określił w sposób jednoznaczny harmonogram prac inwestycyjnych przy modernizacji linii kolejowej Rail Baltica z Białegostoku do Suwałk, szczególnie tego odcinka, bo chodzi o modernizację z Warszawy do Suwałk przez Białystok, Sokółka, Augustów, ale głównie w tej chwili mówimy o tym odcinku spornym, który miałby według tych zamysłów zmienić trasę. Więc chcemy, żeby rząd określił jak najszybciej harmonogram prac i źródła finansowania. Samorządowcy chcą, żeby szybką kolej uwzględnić jako priorytet w planach inwestycyjnych do 2015 roku i że najpilniejszej modernizacji wymaga odcinek Białystok-Sokółka-Augustów-Suwałki. Chcemy wywołać tym wystąpieniem po pierwsze reakcję premiera, a po drugie debatę publiczną w tej sprawie. Samorządowcy obecni na spotkaniu zapowiedzieli także, że ich jednostki samorządowe, ich ciała uchwałodawcze i wykonawcze będą kierowały osobne wystąpienia do rządu. W tych wystąpieniach samorządowcy będą argumentować, że ewentualna zmiana trasy szybkiej kolei połączona w dodatku z wiadomościami o zmianie przebiegu drogi Via Baltica, a także przez Ełk, doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego dużej części naszego województwa, a w konsekwencji do zapóźnień cywilizacyjnych. Poseł Zieliński zapowiada doprowadzenie do posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w tej właśnie sprawie. W 100 suwalskich sklepach będzie można kupić wysokoprocentowy alkohol. Decyzję o zwiększeniu o 10 liczby punktów sprzedaży podjęli radni. Limit 90 punktów sprzedaży alkoholu na wynos obowiązywał od 4 lat. Od tego czasu zwiększyła się liczba mieszkańców i sklepów. Z wnioskiem o zwiększenie liczby punktów handlujących alkoholem wystąpiła do prezydenta grupa przedsiębiorców. Powstają nowe punkty handlowe w mieście, uruchamiane są nowe sklepy, w których właściciele zamierzali sprzedawać alkohol, natomiast nie było wolnych tych punktów w zakresie limitu miejsc. A wobec tego tworzyły się takie sztuczne kolejki.
wskutki oczekiwania na uwolnienie, czyli na zrezygnowanie ze sprzedaży alkoholu w dotychczasowym punkcie, po to, ażeby ten następny punkt mógł zafunkcjonować ze sprzedaży alkoholu. Właściciele sklepów bezskutecznie występowali do władz miasta o koncesję na sprzedaż alkoholu. Dochodziło nawet do sytuacji takiej, że po rozpatrzeniu wniosku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następnego dnia o godzinie 7:30 przed kancelarią w urzędzie gromadziła się grupa osób, którzy chcieli pierwsi złożyć wniosek o zgodę, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, bo przyjęliśmy taką zasadę, kto pierwszy, ten lepszy, nie? I dochodziło nawet do pewnych scysji pod drzwiami naszej kancelarii. Jedynym rozwiązaniem było zwiększenie liczby punktów. Po pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sklepów handlujących trunkami zawierającymi powyżej 4,5% alkoholu będzie o 10 więcej. Myślę, że to wystarczy. Oczywiście są wolne miejsca jeszcze do sprzedaży alkoholu w gastronomii, ale tam są wolne, a tutaj właśnie są braki i dlatego też, żeby nie tworzyć sztucznych barier dla rozwoju działalności gospodarczej, taka decyzja dzisiaj tutaj przez radnych została podjęta. W suwalskich barach, pubach i restauracjach limit wynosi do 60 punktów sprzedaży alkoholu. Nie jest on wykorzystywany. Wolnych jest 21 punktów. 99% remontów w suwalskich placówkach oświatowych ukończone zostanie przed pierwszym dzwonkiem. Są jednak prace, które się przedłużą. W tym roku ratusz przeznaczył spore pieniądze na remonty bieżące szkół i innych placówek oświatowych. Wspomogły je także w części pieniądze z subwencji oświatowych. Staramy się, by wszystkie placówki oświatowe otrzymywały pieniądze na remonty. W tym roku przeznaczyliśmy 1 000 000 zł na remonty oraz 200 000 zł na tak zwaną rezerwę na wypadek awarii, czy kanalizacji, czy instalacji elektrycznej, czy też innych awarii. Otrzymaliśmy też subwencję oświatową w wysokości 125 000, która w części zostanie też przeznaczona na remonty w szkołach i innych placówkach oświatowych. Co jest ważne, że wszystkie prace remontowe mogące przeszkadzać w pracy uczniom i nauczycielom do rozpoczęcia roku szkolnego zostaną ukończone. Mamy zapewnienia inwestorów, że wszystkie remonty zostaną ukończone do 1 września, czyli do rozpoczęcia roku szkolnego przez uczniów. Natomiast pewne może opóźnienia spowodowane różnymi warunkami, czynnikami, zwiększeniem zakresu prac będą trwały w niektórych placówkach, na przykład budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną. Przy szkole podstawowej nr 7 na pewno te roboty nie zostaną zakończone do 1 września. Na ukończeniu jest duże, pełnowymiarowe boisko do piłki przy szkole nr 7. Podjazdy dla niepełnosprawnych w wielu placówkach. Zespół szkół nr 8 otrzymał nowe poszycie dachowe i nowe stylowe wejście do szkoły. Zmieniło się sporo. Aura dla wykonawców była łaskawa, stąd terminarz prac został dotrzymany. Harcerstwo na Suwalszczyźnie działa od 1918 roku. Hufiec suwalski ZHP imienia Tadeusza Lutostańskiego obchodził jubileusz uroczyście. Zanim oficjalnie nad Suwałkami załopotała biało-czerwona flaga, już działały związki drużyn polskiego harcerstwa. Pierwsza drużyna w Suwałkach powstawała w 1918 roku, a pierwsze już, że tak powiem, formacje drużyn, czyli szczepy, związki drużyn zaczęły tworzyć się od 1919 roku, zarówno w Suwałkach, jak i na terenach przyległych, czyli na Sejneńszczyźnie, czy również tu na pojeździe Augustowskim. Historia różne miała zakręty, różne miała również swoje czasy, które dotknęły tutaj również nasze harcerstwo w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Były oczywiście lata bardzo, bardzo, że tak powiem, dobre dla harcerstwa, z dużym stanem zorganizowania, po kilka tysięcy. No, w najlepszym okresie czasu Hufiec Suwalski liczył sobie 3 000 osób, więc teraz jest to nie do pomyślenia, żeby taki
taki stan zorganizowania osiągnąć, ale oczywiście to nie były czasy działalności społecznej. To były czasy, kiedy Hufce funkcjonowały po prostu normalnie na zasadach gratyfikacji finansowych. Kiedy organizacja ZHP działała w szkołach i szczepach środowiskowych, w suwalskim Hufcu było nawet ponad 3000 harcerek, harcerzy i instruktorów. Dzisiaj jest ich 10 razy mniej. Ja myślę, że dużo jest nas na nasze możliwości kadrowe, bo generalnie problem polega na tym, że brakuje nam kadry, która chciałaby społecznie poświęcić swój czas na pracę z dziećmi i młodzieżą. Tą kadrę, którą i te zasoby kadrowe, które posiadamy, to nasz Hufiec na dzień dzisiejszy ma stan zorganizowania prawie 350 osób. Więc nie jest to mało, ale też nie jest to dużo. Zdecydowanie były lepsze okresy, ale one oczywiście miały inne uwarunkowania. Myślę, że w najlepszych okresach funkcjonowania przy takim sposobie społecznym, to ten Hufiec może liczyć maksymalnie do 800 osób, do 1000 w porywach, bo kadrowo po prostu myślę, że nie stać nas na to, żeby większą ilość móc właściwie zagospodarować i ją również właściwie nadzorować i zapewnić im odpowiednie zaplecze. Historia harcerstwa w naszym kraju przypomniała specjalna wystawa zorganizowana w holu Państwowej Wyższej Suwalskiej Szkoły Zawodowej. Była specjalna msza harcerska i wspólne spotkanie, medal okolicznościowy i książka wydana z okazji święta. Brakuje tylko harcerskiej kadry. Następuje tutaj ciągła wymiana kadry, permanentne musi odbywać się kształcenie, doskonalenie osób, dlatego że ludzie po 18 roku życia, 19 lat mając, wyjeżdżają na studia, czyli przygotujemy kadrę, która od 16 roku zaczyna się szkolić i tak naprawdę po 2 latach ją tracimy i musimy znowu zaczynać od początku tą samą pracę, poszukując osób, które zechcą zająć się młodzieżą i dziećmi i zechcą prowadzić te drużyny. Nie mamy tej kadry stałej, która by tutaj była takim znaczącym filarem i podtrzymywała ten Hufiec w takim znacznym stopniu. Suwalscy harcerze liczą jednak na to, że starzy instruktorzy nie zapomnieli o swojej organizacji. Starzy instruktorzy, wracajcie do nas. Jest naprawdę tyle jeszcze pól do zagospodarowania, tyle przestrzeni, jeżeli chodzi o pracę harcerską, że na pewno każdy, jak ma jakiś wolny czas, to chętnie mu zagospodarujemy na rzecz Hufca w Suwałkach i dzieci i młodzieży funkcjonującej i działającej przy tym Hufcu. Już tylko 10 lat do okrągłej setki Suwalskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Życzymy wiele lat pożytecznej działalności i czuwaj, druhny i druhowie.